Siemanko, siemanko widzowie, witam w 2024 roku, pierwszy film chyba w sumie w tym roku, także witam serdecznie i pierwszy film otwierający ten rok z podsumowania. Podsumowanie w sumie kanału, tak jak co roku, no ten rok był tak naprawdę najgorszy, jak sami zaraz zobaczycie, już możecie widzieć, ustawiłem sobie tutaj właśnie 2023 rok, ja mówiłem 2022, gdzie jeszcze była ta regularność, to wszystko było, że w tym roku 2023 może wszystko potupać tak naprawdę, bo bardzo dużo się pozmieniała, praca, dziewczyna, inne życie i po prostu, co prawda filmy jakieś wychodziły, natomiast albo były przerwy, albo nie było live'ów, bardzo rzadko live'y, odcinki, no coś tam wychodziło z różnym skutkiem te filmy wychodziły, ale coś tam sobie robiliśmy już po prostu for fun i tyle, żeby sobie z wami pogadać, ale mówię, po prostu zrobię to podsumowanie. Jeżeli chodzi o 2023 rok, subskrybentów, no bardzo mało tego było, naprawdę bardzo, bardzo malutko tego było, jeżeli chodzi o wyświetlenia, ponad 100 tysięcy, więc ja jak na takiego zwykłego kapiszona to się cieszę. Także ponad 100 tysięcy, czas oglądania w godzinach, my tu sobie mamy, no i twoje najlepsze treści w tym okresie. Wyświetlenia 20, prawie 6 tysięcy, najlepsze modyfikacje na ModHubie, właśnie farmingu 19. Ja zrobiłem i zobaczcie z tamtego tylko filmu, mam ponad 300 subów, a łącznie 71 tysięcy, także naprawdę ten film sporo tam sobie podziałał, a trochę tak z beki po prostu nagrałem sobie, no i oczywiście standardowo zwiedzanie map, limit palette farmingu, bo to też był to też było no przerąbane z tymi paletami, no tak, no to jak sami widzicie, głównie mamy sobie tutaj po prostu zwiedzanie map, które mi ogólnie no, mega kanał podbiło tą serią, bardzo się cieszę. No i teraz ostatnio soboty, bo długa była przerwa, żadne mapy nie wychodziły polskie, natomiast teraz ostatnio powychodziły, dlatego ostatnio już filmy z map w sobotę się pojawiają i pojawiać myślę, że w styczniu będą. Co my sobie dalej mamy tutaj? Mamy sobie treść. Filmy, transmisje na żywo, subskrypcji więcej było z filmów, opublikowane treści, no filmy więcej, no mówię, no tych live'ów było naprawdę mało, no to jakieś wyświetlenie miniatur, nie wiem o co tutaj z tym chodzi, widzowie według formatu, powracający widzowie. No tutaj filmy, nie? Tak, kiedyś to głównie były live'y, codziennie czy coś, gdzieś tam poniedziałek Eurotrack, wtorek testy modów, środa coś tam, ewentualnie gry z widzami, no jakieś były gry z widzami, no całkowicie inaczej kanał prosperował. Wyszukiwarka YouTube, jak znajdują ciebie widzowie, dobra, odbiorcy, co my tu mamy? Kanały oglądane przez twoich widzów. Kiedy twoi widzowie oglądają YouTube'a, no to jest głównie, no przede wszystkim gdzieś tam już popołudnie, nie? Jakby nie było, przede wszystkim popołudnie. Formaty oglądane przez twoich widzów, filmy, shortsy na żywo, głównie filmy i shortsy, proszę bardzo, ja tego nie oglądam. Główne regiony, Polska 85%. Z Rosji. Także ciekawie, subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia swojego kanału, te dzwoneczki 1551%. Ja nigdy tego dzwonka jakoś u siebie nie wszędzie nie włączam. Czas oglądania przez subskrybentów, widzowie bez subskrypcji 81%. Wow, tego się nie spodziewałem. Tego się totalnie nie spodziewałem, że aż tyle, że 81%. No języki jakieś, wieki, płeć, no to mężczyźni głównie, choć kobietki też się zdarzają.
0% od 13 do 17 lat niby. No tutaj ostatnio oglądałem sobie też u Bolka takie podsumowanie, też gdzieś tam mieliśmy podobnie, że to 18-24 lata chyba najwięcej. No i tak jest, no wiadomo, no gdzieś tam nie potwierdza się tego wieku, także nie wiem skąd w ogóle takie są statystyki, skąd oni to biorą. Wiem, że jest też sporo widzów właśnie powyżej 18, czy w tym wieku właśnie powyżej 15. No ale oczywiście zdarzają się i młodsi. No ale spoko, spoko. Cieszy mnie to. No i tu jakieś wyszukiwania, a tu nie ma nic. No także tak to ludziska wygląda, takie krótkie podsumowanie. Ja wam na ten rok życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Z kanałem może być bardzo podobnie. Wbiliśmy 2900, może uda nam się wbić 2300, znaczy 3000. No i ogólnie tyle, nie? Co będzie na kanale, no nie liczę na jakieś super nowości. Jest seria Polskie Chłopy, jest seria Zielonki. My sobie po prostu gramy i już życie się całkowicie zmieniło. Nie było to co kiedyś, że wracało się ze szkoły, wchodziło się na kompa, odpalało się live'a czy coś i się po prostu grało. I miałem ten swój taki terminarz, gdzie pewnie gdzieś tam jeszcze jest w informacjach czy coś. I się tego każdy trzyma z widzów. Ale mi się ziewa, ludziska, masakra. Tu robię takie przerwki. Zatrzymuję sobie nagrywanie, bo tak ziewam, tak mi się chce strasznie spać, że masakra. No i także mówię, no i dużo się po prostu pozmieniało, nie? Także no dziewczyna teraz weekendy, czy coś praca, dziewczyna weekendy, my sobie grywamy tylko gdzieś tam praktycznie 2-3 godzinki dziennie, czy coś gdzieś tam po 22 z chłopakami się zbieramy. Jeżeli już się uda nam zebrać, weekendy sobie odpuszczamy w ogóle od grania, bo się z dziewczyną się spędza, także tak to wygląda. Także jeszcze co, zdrówka, wszystkiego najlepszego na ten 2024 rok. Dla mnie pod względem YouTube'a był najgorszy ten 2023 i prywatnie tak samo naprawdę był mega, mega kiepski. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć. I już zapraszam na jutrzejszy odcineczek z Kiszoneczki. Czy to będzie czwartek, w piątek być może Polskie Chłopy, w sobotę mapka, zobaczymy. Na razie, cześć.